Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Ostatnio coś dużo u mnie otwierania paczek na żywo. Jednak ja bardzo lubię to robić, jakoś czuję się, jakbym się z wami czymś dzieliła. I tym razem będę otwierać nowego Joyboxa, a właściwie pierwszego Joyboxa w mojej kolekcji. Także jeśli jesteście ciekawe, co to jest w ogóle Joybox i co znalazło się w tej edycji specjalnej, to koniecznie oglądajcie mnie dalej. Może kilka słów takich ogólnych, informacyjnych, także zacznę od tego, że Joybox jest to nowy box na rynku obok Shinyboxa i Glossyboxa i powiem wam szczerze, że myślałam sobie, że będę trzymać się jednego boxa, czyli Shinyboxa. Raz na miesiąc przychodzi pudełko i jest ok. Jednak z ciekawości tak naprawdę weszłam na tego Joyboxa zobaczyć, kiedy będzie nowe, bo tam nie ma dokładnie co miesiąc, tylko jest, dopiero się powiedzmy rozkręcają. I właśnie była zapowiedź, że jest jakiś super, będzie specjalna edycja nowego boxa i będzie aż 10 kosmetyków. Także troszeczkę mnie już tutaj zaciekawiło, szybciutko pobiegłam, polajkowałam fanpage, aby być troszeczkę na bieżąco. I powiem wam szczerze, że jak już zaczęli powoli odkrywać, jakie marki się znajdą, potem pokazali nawet te kosmetyki, które się znajdą, to już moja ciekawość była tak wielka, że myślę, nie, no chcę go kupić, po prostu chcę go mieć i widziałam, że zainteresowanie tym boxem było ogromne. Więc to jeszcze bardziej podsysało całe to napięcie. Nie było wiadomo, kiedy ruszy sprzedaż. Aż w końcu dzień przed planowanym dniem zakupu została podana godzina. I powiem wam szczerze, że nie wiem, ile tych boksów było, ale rozeszły się w 5 minut, może mniej. Naprawdę ja 3 minuty po 15 już byłam po zakupie. I powiem wam szczerze, że ten boks jest nieco inny niż te shiny boxy i glossy boxy, ponieważ tutaj wiemy, jakie kosmetyki dostaniemy. Jest taka część podstawowa, w tej edycji było to aż 8 kosmetyków, także naprawdę sporo, a dokładnie 7 kosmetyków i gazeta Nowy Joy. I były 3 kolejne kategorie, w której z każdej kategorii wybieraliśmy sobie właśnie jakiś kosmetyk. Także wybór należał tak naprawdę do nas, więc mogliśmy wiedzieć, co znajdzie się w naszym pudełku. Jednak trzeba było jednak wybrać. Czasem były lakiery do paznokci i nie do końca było wiadomo, który się nam trafi. Były pomadki, na które po prostu się wszyscy rzucili. No i oczywiście był największy hit tej edycji, czyli maskara z Maka, która po prostu chyba 90% osób przyciągnęła do tego tak naprawdę. I ja zamówiłam tego boxa. I powiem wam szczerze, że tutaj taki mały minus, ja wiem, że to jest jeszcze ciężko, oni zaczynają, jeszcze nie mają dokładnego pomysłu, jak to zrealizować wszystko sprawnie, więc ja zamówiłam swojego boxa 21, więc minęło 9 dni i dopiero ten box do mnie dotarł i po prostu bardzo długo czekałam i wybrałam opcję Impost, ponieważ ja myślałam, że to będzie paczkomat. Impost, tak mi się po prostu kojarzy i myślałam, że po prostu wrzucą to do paczkomatu i ja sobie go odbiorę. Jednak okazało się, że tutaj Impost doręcza również do domu i troszeczkę mnie to zawiodło, bo jednak musiałam czekać na tego listonosza z Impostu i tak naprawdę nie wiedziałam, czy on do mnie zadzwoni, czy uprzedzi. Miałam tylko informację, że paczka została wysłana i szła do mnie 2 dni, więc jakby już od wczoraj troszeczkę sobie czekałam na niego z niecierpliwością, bo nie wiedziałam właśnie, czy zadzwoni, czy nie zadzwoni. No i tak to właśnie taka niecierpliwość była i troszeczkę żałuję, mogłam wziąć po prostu kuriera, ale na przyszłość będę wiedzieć, jeśli jeszcze się skuszę. Tak wygląda już moja paczka. Powiem wam szczerze, że myślałam, że będzie cięższa, nie jest aż taka ciężka, mimo że tu jest w środku dużo kosmetyków. I tutaj taki minus, że ona już tu jest podarta, taką dostałam, że było podarte, więc bo to jest w zwykły papierową kopertę zapakowane, to takie nieprzemyślane troszeczkę. Ale nie mogę się doczekać, więc biorę się i rozpakujemy naszego boxa i zobaczymy, jakie kosmetyki się prezentują. Powiem wam szczerze, że tak jak wspomniałam już, ja wiedziałam, co znajdę w środku, ale
świadomość tego, że ja muszę to szybko bardzo zakupić, żeby nie zabrakło, spowodowała, że ja nawet patrzyłam, że jest 8 podstawowych, więc naprawdę 7 tych podstawowych kosmetyków i ta gazeta, więc to było już, co już znajduje się w Twoim boksie. I po prostu zakup trwał naprawdę 2 minuty z zapłaceniem, więc ja nawet się nie zastanawiałam i później sobie pomyślałam, nie będę czytać, nie będę dokładnie analizować, co w moim boksie będzie, żeby jednak troszeczkę tego niespodzianki było. I tak już się prezentuje mój Joy Boxik, całkiem ciężki, zobaczymy, co jest w środku, jak to się prezentuje. Wow, ale ktoś miał fantazję i tu mamy nasze kosmetyki zasypane takimi papierowymi zgniotkami. I bardzo śmiesznie to wygląda, ale powiem Wam, że bardzo kreatywne. Ale już widzę minus tego, bo się szybko bardzo wszystko sypie tu. Ale dobra, nieważne. Tu ma się znaleźć łącznie 10 kosmetyków i gazeta. Powiem Wam szczerze, że gazety nie widzę. Wydawało mi się, że ona jest dużego formatu, ale nie widzę jej. No może jest na dnie, może jest jakoś wciśnięta. I wyciągam po kolei. Już mi brakuje mi karty. W Shineboxie zawsze była karta, co jest w pudełku i po prostu jestem tak przyzwyczajona, że nie wiem, że tak bym sobie czytała. Ale dobra. Pierwsze, co wyciągnęłam, mamy krem matujący, intensywnie nawilżający do cery mieszanej, normalnej z AA, hydroalgi błękitne. I właśnie też nie będę wiedziała, czy to są produkty pełnowymiarowe, czy nie. Jest tu 50 ml, więc chyba myślę, że to jest pełnowymiarowe. I też brakuje mi chyba tego, że nie piszę, ile to kosztuje, bo bym wam powiedziała, ile w sklepie to kosztuje, ale nieważne. Tak wygląda nasz kremik numer 1, czyli pierwszy kosmetyk. Wyciągam kolejny i chyba coś mi się wydaje, że strasznie na podgląd patrzę, ale dobra. Drugi krem, ten chyba wybierałam, tak, to jest był krem, który ja sama wybierałam z trzech kosmetyków. Wzięłam sobie, właśnie tutaj mamy podkład z Rimmel, 25 godzin ma się trzymać i ponoć miał być jeden kolor dostępny, a później słyszałam, że były dwa, więc ja mam tutaj kolor numer 100, Ivory, nie wiem jak, Ivory, tak. Zaraz zobaczymy, ale wydaje mi się, że będzie w porządku, że będzie, nie będzie za ciemny, tak się prezentuje. Czyli widzicie, nawet się wtapia, chociaż nie wiem, czy to dobrze widać, ale wydaje mi się, że jest w porządku, tylko troszeczkę sobie za dużo go nałożyłam na rękę. Już muszę sobie go tu jakoś rozsmarować. Jest minimalnie za ciemny. Myślę, że jest minimalnie za ciemny. Nie wiem, czy to widać na podglądzie. Może takie moje pierwsze wrażenie, już negatywne nastawienie. Jest chyba troszeczkę za ciemny, jeśli, nie wiem, czy jest jaśniejszy, ale chyba bym wzięła, jeśli bym miała wybierać jaśniejszy. Może na lato, albo będę go mieszać. Ale całkiem przyjemnie pachnie, fajnie pachnie. Czyli to jest drugi kosmetyk, który znalazł się w moim pudełeczku. I ciągnę dalej. Nawilżające mleczko łagodzące to był chyba kosmetyk, który wybierałam spośród kilku dostępnych. Ja wybrałam właśnie, tak jak mówiłam, Taupe. Są nawilżające mleczko łagodzące. Taki fajny produkt, widać, że jest pełnowymiarowy. Także bardzo fajnie. I zobaczymy jeszcze, jak pachnie sobie. Powiem Wam, że mało wyczuwalny zapach, także ciężko cokolwiek powiedzieć. I jeszcze mam chyba nos zatkany trochę, więc ciężko mi tu dokładnie stwierdzić. Ale nie jest w każdym bądź razie intensywny ten zapach, bo ja go nie wyczuwam. I fajnie, zawsze się przyda taki krem, więc to jest kosmetyk numer 3. Tu mam coś malutkiego. To była na pewno mój wybór. I powiem Wam, że nie wiem, dlaczego ja tak wybrałam, a nie inaczej. Była do wyboru szminka na pewno, Etre Belle, która była po prostu, o nią też się wszyscy zabijali. I ja nie wiem, czemu ja nie wzięłam. Może dlatego, że było bardzo dużo odcieni i tak naprawdę nie wiedziałam, jaki odcień do mnie trafi, więc to było takie nie wiadomo co.
Ale o tych perfumach dużo słyszałam, że to jakieś fajne. Później dopiero doczytałam, że to bardzo, bardzo miniaturka. I nawet nie wiem jak pachną, zaraz się przekonamy. Już widzę śliczne opakowanko. Jest to Lolita Lempicka. Zabijcie mnie, że ja nie znam tej firmy. Czekajcie, bo tu mi wypadło. I tak się prezentują te perfumki, jest to naprawdę takie maleństwo. Ja już gdzieś ktoś pisał, że one są bez atomizera, czyli na, nie wiem, po prostu się wylewa. Boję się odkręcić, bo tu jest taka mała pojemność, że boję, że się wyleje. Zapach inny niż do tej pory używałam, ale całkiem przyjemny. Taki nie jest zbyt słodki, nie jest z zapachów, których nie lubię, kwestia przyzwyczajenia, więc tu mamy 5 ml z tego, co pamiętam. Tak, na opakowaniu pisze 5 ml, więc to były dwa zapachy były do wyboru z tego, co pamiętam. Szminka i chyba jeszcze coś, aczkolwiek nie pamiętam. Ale dobra, dalej. Timotej, odżywka do włosów, to było chyba w podstawie, tak mi się wydaje, chyba na pewno. I tutaj mamy pełnowymiarowy produkt, bez parabenów, z olejem arganowym i z ekstraktem z jaśminu. Ja do włosów mam, powiem wam, tyle produktów, ale bardzo ładnie pachnie, tak ładniutko. No, bardzo mi się podoba jeszcze. Może mi się trochę nas odetka, ale bardzo fajny zapach. No, ale powiem wam, że produktów do włosów mam sporą kolejkę do używania, więc pewnie trochę minie, zanim ją zacznę używać. Ale mamy kolejny produkt i to już jest produkt numer 5, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak. I tu jeszcze mamy, no tutaj chyba będzie największy, najbardziej oczekiwany produkt, czyli maskara z MAC-a In Extreme Dimension 3D Black Lash Mascara Volume. I już tutaj zobaczymy, jak ona wygląda. I powiem wam, że ona była w podstawie. Tak, wszyscy byli bardzo zdziwieni, że ona była, znajdowała się w podstawowym składzie tych kosmetyków. I to jest jeszcze produkt pełnowymiarowy. Tak się prezentuje. Nigdy nie miałam maskary z MAC-a, więc sobie już tutaj zobaczymy, jak wygląda nasza szczoteczka. Wow. Ogromna szczoteczka, ogromna. Wydaje mi się, że tak, nie, jest silikonowa. W bardzo gęsto, takie rzędy są gęstych, krótkich włosków. Będziemy testować na pewno, na pewno. I wszelkie zdjęcia dodatkowe, opisy znajdą się na blogu, także tam was odsyłam. Czyli mamy szósty produkt i jestem już bardzo ciekawa, jak się sprawdzi, tak wiecie, w testach. Tu mam mydełko i w sumie nic nie pisze, więc to jest mydełko i jakieś coś. I to było w składzie podstawowym. Mydełko jak mydełko, ale powiem wam, ładnie pachnie, bo się przebija. Tak trochę wygląda, jakby ukrojony kawałek ciasta. Bardzo fajnie, taka galaretka, taka pianka tutaj i galaretka u góry. Bardzo fajnie wygląda. I ładnie pachnie. Mocno, bo się przebija. Tu mam lakier. Wow! Lakier wybrałam też, on był do wyboru. Nie, on był w podstawie. W podstawie był ten lakier i były trzy odcienie. Był zielony, taka limonka, która na zdjęciu mi się nie podobała. Był pomarańcz, który mi się też nie podobał i był właśnie ten fiolecik, więc ja w komentarzu, w uwagach napisałam prośbę, że chciałabym, żeby właśnie trafił do mnie fioletowy i tak też się stało, także dzisiaj zmyję swoje pazurki i pomalujemy tym. Jest to produkt pełnowymiarowy, bardzo ładnie, jest to kolor dokładnie 48 i jest to firma Eclair Nail Studio. 12 ml, bardzo gustowne opakowanko. I jest to produkt numer 2, 4, 6, 7, 8, 8 kosmetyk. Także zostały jeszcze nam dwa kosmetyki, których nie widzę. Jest, mam tutaj. Mamy rękawiczkę z Glow. Ja o niej dużo słyszałam, kiedyś miałam dostać
jakimś spotkaniu właśnie pełnowymiarową, to znaczy na rękę. Tutaj jest wersja z tego, co widziałam, na palec. Nie będę jeszcze jej otwierać, zrobię może wpis na blogu. Jest to rękawica mała, tu gdzieś Wam pyknę zdjęcie, wrzucę. Nakładamy na palec, jest to rękawica do demakijażu, która ponoć jest rewolucją, ponieważ zmywamy sobie makijaż oczu samą wodą, namaczamy samą gąbeczkę, ja o tym dużo czytałam, jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Więc to jest kosmetyk numer 9, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak, zgadza się, bo... I tu chyba mamy jakąś próbkę, nie, tu mamy maskę, tu jest ten 10. Maska z Etrebele. Jest to maska... kolagenowa i co tutaj pisze? Pisze tutaj maski kolagenowe 10 sztuk plus ampułka 7 ml. Maski gotowe do użycia. Na oczyszczoną skórę twarzy nanieść małą ilość z ampułki. Następnie zastosować, nałożyć maskę na 15 minut. To jest 10 sztuk? Myślałam, że to jakaś jedna sztuka. No super. Fajnie, że 10 sztuk będzie na kilka razy, także bardzo się cieszę. Jestem ciekawa i na pewno Wam o tym dam znać. I tu jeszcze mam jakąś próbkę. Krem na noc i jeszcze mam voucher do 4-5 miast, ale no niestety nie Wrocław nie ma. Voucher ważny do dnia, do zrealizowany lub na stronie internetowej, także mamy stronę internetową. Aha, i jest to voucher na 20% niżki właśnie na kosmetyki firmy Stenders. I tu mamy próbeczkę kremu na noc, czyli jeszcze jakiś tam gratisik. I tu na dnie, tak jak faktycznie tak myślałam, że się jednak na dnie. Tylko powiem Wam, że ona jest dokładnie tej samej wielkości gazeta, co w pudełku i ciężko ją tu chycić. Ale dobra, mam. Jak ja nie wysypię tych wszystkich paproszków, to będę... Dobra, połowę wysypałam, zaraz będę to zbierać. Na szczęście sobie usiadłam dzisiaj na podłodze, żeby w razie czego. I mamy nowego Joya z honoratą, skarbek na okładce. I tutaj z tego, co słyszałam, w Joyu będzie właśnie informacje będą na temat boxa. Także sobie poczytam. Zaraz zobaczę, gdzie. I... Powiem Wam, że ja gazet bardzo... Kiedy ja w ogóle gazetę jakąś miałam w ręce? Bardzo mało, ale tu mi się otworzyło właśnie na tej stronie i tu mamy wszystkie kosmetyczki, kosmetyki, które były właśnie w Joyu, wszystkie do wyboru. Także to na pewno bardziej na blogu Wam pokażę zdjęcia, może gdzieś tu też Wam pokażę. I tutaj pisze, że wartość tych kosmetyków to jest 300 zł. I to wszystko. Więcej znajdziecie na blogu, wszystkie zdjęcia, dodatkowe opisy i może jakieś wrażenia już takie z pierwszych użyć. Ja już tu zbieram te kruszonki małe. Ale pudełeczko bardzo fajne, fajny kolorek. Także do kolekcji pudełek się na pewno przyda. I to wszystko na dzisiaj. Pokazałam Wam zawartość. Tak jak mówiłam, odsyłam Was na bloga. Tam na pewno znajdzie się więcej zdjęć i bardziej opis. Może postaram się, żeby też były ceny, aby było to pokazane dokładnie. I jeśli Wam się podobało, to poproszę o kciuki w górę i subskrybujcie, żeby być na bieżąco. I widzimy się już niebawem. Na razie, pa!